Stay in lane. Czyli nie zmieniać linii. Gdy już nam się uda szczęśliwie dotrzeć do Wielkiej Brytanii, omijając wszelkie przykrości związane z nielegalnymi emigrantami, czeka nas zaskoczenie, ponieważ w Wielkiej Brytanii nie zapłacimy za poruszanie się ciężarówką po autostradach czy to drogach ekspresowych. Płatne są tutaj tylko niektóre odcinki autostrad, niektóre mosty. Autostrady w Wielkiej Brytanii, w przeciwieństwie do większości krajów w Europie, oznaczone są literkami M, czyli motorway. Motorway 1, 2, M2, M3, M4, a nie tak jak na przykład w Polsce A2 czy A4. A drogi pierwszej klasy bądź drogi ekspresowe oznaczone są literkami A, czyli A-class road. Nie płacimy za poruszanie się po autostradach, ale płacimy w Wielkiej Brytanii za parkingi. Co kilkanaście, kilkadziesiąt raczej mil na motorway zlokalizowane są serwisy, czyli w dosyć dużych dystansach od siebie, więc trzeba to sobie dobrze rozplanować. Co kilkadziesiąt mil zlokalizowane są serwisy. Serwisy to są właśnie stacje benzynowe wraz z parkingami, gdzie możemy stanąć na krótką czy to długą przerwę. Postój na takim serwisie jest płatny. Zazwyczaj cena waha się od 20 do 25 funtów za 24 godziny postoju. Mamy do wyboru przeważnie dwa rodzaje opłaty za postój. Z wliczonym voucherem na jedzenie bądź bez. Ja zawsze biorę ten z wliczonym voucherem na jedzenie, ponieważ różnica przeważnie jest 1 bądź 2 funty, więc można powiedzieć, dopłacając 1 funta czy 2, mam voucher na jedzenie, który jest wart 7-8 funtów. Oczywiście można również szukać miejsca gdzie indziej, miejsca na postój. Zjeżdżając z motorway na drogę A-class oznaczoną symbolem A, możemy na niej znaleźć co kilka kilometrów, co kilkanaście kilometrów takie zatoczki. Mieszczą się na nich od 2 do 5, 6 ciężarówek. Można tam stać. Jednak postój w godzinach nocnych na takiej właśnie zatoczce jest niezbyt bezpieczny. Możemy zostać okradzeni z paliwa bądź towaru. Bardzo często ciężarówki wracające z Wielkiej Brytanii mają pocięte plandeki. Przecięcia te robią złodzieje po to, żeby zobaczyć, co się znajduje na naczepie, jaki towar się znajduje i czy przypadkiem nie da się go ukraść. Reasumując, lepiej stanąć jednak na tym serwisie, zapłacić te 20 funtów, tym bardziej, że tak jak wcześniej mówiłem, mamy w tym jedzenie,
i śpimy w miarę bezpiecznie. Choć postój na serwisie nie gwarantuje nam 100% bezpieczeństwa, ponieważ płacimy tam za miejsce parkingowe, a nie za ochronę. 20 funtów za 24 godziny może się wydawać dużo. Jednak trzeba zwrócić uwagę na fakt, że w Anglii nie płacimy za autostrady. Więc gdy przejedziemy w przeciągu dnia, załóżmy 500 km, to 20 funtów wydane na postój na parkingu to nie jest jeszcze tak dużo. Gdzie porównując na przykład do Francji, przejeżdżając 500 km płatną autostradą, zapłacimy 120 euro za taki odcinek. Próbować również szukać miejsca na dzielnicy przemysłowej, jednak w Anglii, w Wielkiej Brytanii, na większości dzielnic przemysłowych jest zakaz zatrzymywania się. Można to poznać po dwóch ciągłych liniach w kolorze żółtym bądź czerwonym, namalowane przy krawędzi jezdni, przy krawężniku. Czyli gdy widzimy podwójną linię ciągłą, to nie zatrzymujemy się. Kolejna sprawa to próba postoju na motorway, czyli autostradzie. Przykładowo jedziemy, stajemy w korku, brakuje nam czasu, kończy nam się czas. No i chcemy zrobić przerwę. Wszelkie próby w Wielkiej Brytanii zrobienia przerwy na pasie awaryjnym kończą się po kilku minutach. Przyjeżdża policja, wyłania się jak spod ziemi i dodatkowo może się to zakończyć mandatem w wysokości 200 funtów. Gdy nam się już kończy czas, no to jedziemy do najbliższego serwisu, a jeśli do serwisu jest daleko i skutkowałoby to długim przedłużeniem czasu jazdy, zjeżdżamy na drogę A-Class i szukamy miejsca na zatoczkach, o których wcześniej wspominałem. Kolejna sprawa to laptopy, otwarte laptopy. Bardzo często kierowcy jeżdżą z otwartymi laptopami, które służą im za nawigację. Jeśli tylko mogę, to zawsze ściągam laptopa z deski rozdzielczej, ponieważ policjanci w Wielkiej Brytanii bardzo często zwracają na to uwagę. Zwracają również uwagę na półki, które montują często kierowcy na desce rozdzielczej, na wszelkie przedmioty, w szczególności z prawej strony szyby, które mogłyby ograniczyć widoczność. To też może się zakończyć sporym mandatem, dlatego lepiej wszelkie przedmioty stamtąd pousuwać. Policjanci brytyjscy zwracają na to uwagę z tego powodu, że kierowca siedząc po lewej stronie pojazdu ma ograniczoną widoczność. Często może nie zauważyć tych samochodów, które nas wyprzedzają właśnie z prawej strony i pojazdu, który może się znaleźć właśnie na wysokości kabiny, bądź człowiek, który może się tam znaleźć w
tym martwym punkcie może zostać niezauważony. Kamizelka i buty robocze. Wybierając się do Wielkiej Brytanii, lepiej nie jechać bez kamizelki i butów roboczych. To jest podstawowe wyposażenie kierowcy, wymagane na większości zakładów, na większości miejsc rozładunków czy załadunków. Buty robocze i kamizelka. M25 Junction 8 do Junction 5 Long Delay, czyli Junction to jest połączenie, zjazd, czyli od Junction 8 do Junction 5 mamy długie opóźnienie. Na szczęście niedawno ruszyłem, więc nawet jeśli tam stracę trochę czasu, to powinienem do promu dojechać. Teraz postaram się właśnie pokazać, dlaczego tak policjanci brytyjscy zwracają uwagę, by nic nie zasłaniało prawej strony. Tu w tym lusterku nic nie widać, ale tutaj stoi samochód. O, właśnie się przemieścił. Zawsze, gdy zmieniam pas z lewego na prawy, patrzę w to lusterko szerokokątne, a to lusterko, wjeżdżając do Anglii, zawsze ustawiam tak troszeczkę w dół, żeby pokazywało tą sytuację, co się dzieje na wysokości koła. Mam jeszcze to lusterko, nie będzie widać. I tu jeszcze mam lusterko, jeszcze jedno. Także zmieniając pas, zawsze staram się to robić bardzo ostrożnie i obserwuję wszystkie lusterka. Accident, slow down, coś tam się podziało.